Anna siedziała przy stole w kuchni, wpatrując się w filiżankę zimnej herbaty. Jej myśli krążyły wokół nadchodzącej rozmowy z teściową, Elżbietą, która miała zjawić się lada moment. Czuła się, jakby miała kamień w żołądku. Myślenie o Elżbiecie zawsze budziło w niej napięcie i niepokój. Marek, mąż Anny, stał przy oknie, nerwowo spoglądając na zegarek. Wiedział, że każda wizyta jego matki kończy się awanturą, ale wciąż miał nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Znowu się spóźnia, powiedział, przerywając ciszę. Jego głos był napięty, jakby chciał uspokoić nie tylko Annę, ale i siebie. Może to lepiej, odpowiedziała Anna z przekąsem, starając się ukryć irytację. Nie mogła zrozumieć, dlaczego Marek zawsze tak bardzo przejmował się matką. Elżbieta zawsze była trudna. Choć miała mnóstwo pieniędzy, nigdy nie dzieliła się nimi ani z synem, ani z synową. Była zimna i wyniosła, a jej bogactwo tylko potęgowało tę arogancję. Anna od początku czuła, że Elżbieta jej nie lubi, a wszelkie próby nawiązania bliższego kontaktu kończyły się fiaskiem. Często wspominała, jak Elżbieta podważała każdą jej decyzję, traktując ją jak kogoś gorszego. Dla Anny było to niezwykle bolesne. Gdy w końcu rozległ się dzwonek do drzwi, Marek niemal pobiegł otworzyć. Elżbieta wkroczyła do kuchni, jak zwykle elegancko ubrana, z wyrazem zniecierpliwienia na twarzy. Jej stylizacja była nienaganna: perłowy naszyjnik, elegancka sukienka i delikatne perfumy. Anna nie mogła powstrzymać myśli, że Elżbieta wygląda jak ktoś, kto przyszedł na ważne spotkanie biznesowe, a nie na rodzinną wizytę. Synu, twoja siostra ma już 18 lat i nie będę już dostawać na nią alimentów. Teraz ty i twoja żona będziecie ją utrzymywać, oznajmiła bez zbędnych wstępów. Jej ton był suchy i stanowczy, jakby to była decyzja, której nie można kwestionować. Anna poczuła, jak jej twarz czerwienieje z gniewu. Chyba żartujesz? Wyrwało jej się. Dlaczego emigrek mielibyśmy ją utrzymywać? Bo jesteście rodziną, odpowiedziała Elżbieta, jakby to była oczywista oczywistość. A ty, Anno, jako żona mojego syna, powinnaś to zrozumieć. W tym momencie do rozmowy włączyła się Anna. Nie zgadzam się z tym. Mam swoje obowiązki, pracę, życie. Nie mogę po prostu przyjąć do domu kogoś, kto ma swoje własne życie. Jej głos był pełen emocji, ale starała się mówić spokojnie. To nie jest prośba, tylko decyzja, odparła chłodno Elżbieta. Twoja siostra wprowadzi się do was za tydzień. Jej ton nie pozostawiał miejsca na negocjacje. Anna poczuła, jak narasta w niej frustracja. Wiedziała, że ta sytuacja to tylko początek większych problemów. Wieczorem, gdy Elżbieta już wyszła, Anna i Marek zaczęli rozmowę. Atmosfera w domu była ciężka, a cisza przerywana tylko odgłosami ruchu ulicznego za oknem. Marek, musimy porozmawiać. Nie zgadzam się na to, żeby twoja siostra się do nas wprowadzała. To jest absurdalne, powiedziała Anna, starając się zachować spokój. Jej ton był jednak pełen napięcia. Marek unikał jej wzroku, jakby bał się, że spojrzenie Anny mogłoby go złamać. Anna, to jest moja siostra. Nie mogę jej odmówić pomocy. Mama ma rację, jesteśmy rodziną, odpowiedział, ale jego głos brzmiał niepewnie. Rodziną? A co ze mną? Co z naszym życiem? Dlaczego zawsze musimy robić to, co twoja matka każe? Anna zaczęła podnosić głos, czując, że nie może opanować gniewu. Jej twarz była czerwona, a dłonie drżały z emocji. Marek westchnął ciężko. Nie rozumiesz, Anna. Mama zawsze wie, co jest najlepsze. Poza tym, to tylko na jakiś czas, dopóki siostra nie stanie na nogi. Nie rozumiem. To ty nie rozumiesz. Anna wybuchła. Twoja matka manipuluje tobą, a ty na to pozwalasz. Nigdy nie pytasz mnie o zdanie, zawsze tylko to, co powie mama. Marek próbował zachować spokój, ale w jego oczach widać było narastające zmęczenie. Anna, proszę, musisz to zrozumieć. Ona mnie wychowała, zawsze była przy mnie. Nie mogę jej teraz zawieść. A ja? Anna prawie krzyczała. Ja nie jestem ważna? Nasze małżeństwo nie jest ważne? Marek poczuł, jak zaciska mu się w gardle. Wiedział, że Anna ma rację, ale nie potrafił znaleźć słów, by to wyrazić.
Anna, to nie jest takie proste, zaczął, ale Anna przerwała mu. Nie, Marek. To właśnie jest takie proste. Musisz wybrać, albo nasza rodzina, albo twoja matka. Ja już dłużej tego nie wytrzymam. Jej słowa brzmiały jak ostateczne ultimatum. Następne dni upływały w napięciu. Anna i Marek coraz częściej się kłócili, a każda rozmowa kończyła się w tym samym punkcie. Marek wierzył, że musi posłuchać matki, a Anna nie mogła tego znieść. Atmosfera w domu była nie do zniesienia. Codzienne obowiązki, które wcześniej były naturalne, teraz stawały się źródłem konfliktów. Dlaczego zawsze stawiasz ją ponad nasze małżeństwo? Pytała Anna, próbując zrozumieć decyzję męża. Jej głos był pełen bólu i zawodu. Czy ja naprawdę nic dla ciebie nie znaczę? Bo ona jest moją matką. Zawsze mnie wspierała i nie mogę jej teraz zawieść, odpowiadał Marek, jakby to było coś oczywistego. Jego ton był pełen obrony, ale Anna widziała w jego oczach cień wątpliwości. Ale to ja jestem twoją żoną. To ja powinnam być na pierwszym miejscu. Anna niemal krzyczała, czując, że traci grunt pod nogami. Dlaczego nie rozumiesz, że twoja matka nas niszczy? Marek spuścił głowę, czując ciężar sytuacji. Anna, nie mogę po prostu zerwać z nią kontaktu. To moja matka. A ja? Przerwała mu Anna, z oczyma pełnymi łez. A ja, Marek? Co ze mną? Co z nami? Każda kłótnia tylko pogłębiała przepaść między nimi. Anna czuła, że traci swojego męża na rzecz teściowej, która nigdy jej nie akceptowała. Każdy dzień stawał się dla niej coraz trudniejszy, a poczucie bezsilności rosło z każdą minutą. Marek czuł się rozdarty między lojalnością wobec matki a miłością do żony. Wiedział, że każda jego decyzja rani jedną z nich, ale nie potrafił znaleźć rozwiązania, które zadowoliłoby obie strony. Był zmęczony ciągłymi konfliktami i czuł, że jego małżeństwo zaczyna się rozpadać. Nadszedł dzień, w którym siostra Marka, Magda, miała się wprowadzić. Anna czuła, jak narasta w niej gniew, ale starała się zachować pozory spokoju. Wiedziała, że ta sytuacja jest nieunikniona i musi stawić jej czoła. Przygotowywała obiad, starając się skupić na prostych, codziennych czynnościach, by nie myśleć o tym, co nadchodzi. Drzwi otworzyły się z trzaskiem, a do kuchni weszła Magda, ciągnąc za sobą dużą walizkę. Była młoda, pełna energii i nieco niepewna siebie. Mimo że była rodzina, Anna czuła, że jej obecność jest jak burza, która zaraz przetoczy się przez ich życie. Dzień dobry, Anna, powiedziała Magda z uśmiechem, starając się być uprzejma. Mam nadzieję, że nie sprawię wam kłopotów. Anna odpowiedziała wymuszonym uśmiechem, starając się ukryć swoje prawdziwe uczucia. Nie, oczywiście, że nie, powiedziała, chociaż w głębi duszy wiedziała, że to tylko pogłębi ich problemy. Magda rozejrzała się po kuchni, próbując znaleźć swoje miejsce w nowym domu. Marek pomógł jej wnieść walizkę do pokoju gościnnego, a Anna poczuła się jak intruz we własnym domu. Wszystko wydawało się zmieniać, a ona czuła, że traci kontrolę nad swoim życiem. Wieczorem, gdy siedzieli przy kolacji, atmosfera była napięta. Anna starała się być uprzejma, ale każda rozmowa zdawała się tylko potęgować napięcie. Magda, co planujesz robić teraz, kiedy jesteś już pełnoletnia? Zapytała Anna, próbując podtrzymać rozmowę. Chciałabym pójść na studia, ale na razie muszę znaleźć pracę, odpowiedziała Magda, patrząc na Marka, jakby szukała u niego wsparcia. Marek uśmiechnął się do siostry. Pomożemy ci we wszystkim, Magda. Zrobimy, co w naszej mocy, żebyś czuła się tu jak w domu. Anna poczuła, jak jej serce znowu zalała fala irytacji. Wiedziała, że Marek zawsze stawia swoją rodzinę na pierwszym miejscu, ale teraz czuła, że to ona jest na drugim planie. Życie z Magdą nie było łatwe. Choć dziewczyna starała się być jak najmniej uciążliwa, jej obecność w domu była nieustannym źródłem napięć. Magda spędzała dużo czasu z Markiem, co tylko pogłębiało frustrację Anny. Marek starał się dzielić czas między swoją żonę a siostrę, ale Anna czuła, że jest to niemożliwe do pogodzenia. Anna często znajdowała się w sytuacji, w której czuła się jak trzecie koło u wozu. Marek i Magda mieli swoje rozmowy, swoje wspólne tematy, a Anna czuła się wykluczona. Nawet codzienne czynności, takie jak przygotowywanie posiłków czy sprzątanie, stawały się polem walki. Nie mogę już tego znieść, Marek.
Ona tu jest, a ja czuję się jak obca w własnym domu, powiedziała Anna pewnego wieczoru, gdy siedzieli w sypialni. Jej głos był pełen bólu i zmęczenia. Marek próbował ją uspokoić, ale bez skutku. Anna, proszę, to jest tymczasowe. Musisz być cierpliwa, powiedział, starając się brzmieć przekonująco. Tymczasowe? Marek, to już trwa zbyt długo. Nasze życie się zmienia, a ja nie mogę tego znieść. Czuję, że nasza relacja się rozpada, odpowiedziała Anna, z trudem powstrzymując łzy. Marek westchnął ciężko, czując, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Wiem, że to trudne, ale musimy być silni. To dla dobra Magiedy. A co z naszym dobrem, Marek? Co z naszym małżeństwem? Anna patrzyła na niego z rozpaczą w oczach. Nie mogę poświęcić wszystkiego dla twojej siostry. Anna czuła, że jest na skraju wytrzymałości. Każdego dnia kłótnie stawały się coraz głośniejsze i bardziej intensywne. Marek próbował znaleźć balans między Anną a Magdą, ale każda jego decyzja wydawała się tylko pogarszać sytuację. Teściowa Elżbieta odwiedzała ich coraz częściej, co tylko dodawało oliwy do ognia. Nie pozwolę, żebyś tak traktowała moją matkę, krzyczał Marek podczas jednej z kłótni. Jego twarz była czerwona z gniewu, a ręce drżały. Elżbieta siedziała obok, patrząc na Annę z wyższością. A ja nie pozwolę, żeby twoja matka rządziła naszym życiem. Odpowiadała Anna, coraz bardziej zdesperowana. To jest nasz dom, nasza rodzina, a ona ciągle się wtrąca. Anna, mama tylko chce nam pomóc. Dlaczego nie możesz tego zrozumieć? Marek próbował uspokoić sytuację, ale jego słowa tylko pogarszały sprawę. Pomóc? Ona tylko wszystko komplikuje. Zawsze uważa, że wie najlepiej, a ty nigdy nie masz odwagi, żeby jej się sprzeciwić. Anna czuła, że zaraz wybuchnie. Elżbieta wtrąciła się do rozmowy. Może powinnaś nauczyć się, Anno, jak być dobrą żoną. Marek zasługuje na kogoś, kto go wspiera, a nie tylko stawia mu warunki. Dość! Krzyknęła Anna, nie mogąc już dłużej znieść tych oskarżeń. Nie będę dłużej tego słuchać. Jeśli Marek nie potrafi postawić granic, to ja muszę. Wybiegła z pokoju, trzaskając drzwiami. Czuła, że jest na skraju załamania nerwowego. Każda rozmowa, każda interakcja z teściową i Markiem była jak kolejny cios w serce. Wiedziała, że nie może dłużej tego wytrzymać. Wieczorem, gdy usiadła na łóżku, próbując się uspokoić, Marek wszedł do sypialni. Jego twarz była pełna zmęczenia i smutku. Anna, proszę, musimy to jakoś rozwiązać, powiedział cicho. Rozwiązać? Marek, ja już nie mam siły walczyć. Czuję, że tracę wszystko, co było dla mnie ważne, odpowiedziała Anna, jej głos był pełen łez. Marek podszedł bliżej, próbując ją objąć, ale Anna odsunęła się. Musimy znaleźć jakiś sposób, żeby to wszystko naprawić, powiedział z rozpaczą w głosie. Anna spojrzała mu prosto w oczy. Nie możemy naprawić czegoś, co jest tak głęboko zepsute, Marek. Musisz zrozumieć, że jeśli dalej będziesz stawiał swoją matkę ponad nasze małżeństwo, to nie mamy przyszłości. W końcu nadszedł dzień, w którym Anna nie mogła już dłużej tego znieść. Po kolejnej burzliwej kłótni z teściową i mężem postanowiła podjąć drastyczne kroki. Wieczorem, gdy Elżbieta jak zwykle narzucała swoje zdanie na temat prowadzenia domu i wychowania dzieci, Anna poczuła, że jej cierpliwość się skończyła. Nie mogę już tego wytrzymać, Marek. Muszę odejść, powiedziała, pakując swoje rzeczy. Jej głos był zimny i zdecydowany, co sprawiło, że Marek spojrzał na nią z niedowierzaniem. Anna, nie rób tego. Możemy to jakoś naprawić, Marek próbował ją powstrzymać, ale wiedział, że to koniec. Jego oczy błyszczały łzami, ale Anna nie mogła już dłużej być jego podporą. Nie, Marek. Zbyt długo pozwalałam, żeby twoja matka kontrolowała nasze życie. Muszę myśleć o sobie, powiedziała Anna, zamykając za sobą drzwi. Gdy opuszczała dom, czuła, jakby zrzucała z siebie ogromny ciężar. W końcu mogła zacząć oddychać pełną piersią. Droga do nowego życia była trudna. Anna nie miała wiele oszczędności, a znalezienie odpowiedniego mieszkania zajęło jej kilka dni. Wynajęła małą kawalerkę w starej kamienicy na obrzeżach miasta. Choć mieszkanie było skromne, Anna czuła się tam wolna.
Anna znalazła małe mieszkanie i zaczęła układać sobie życie na nowo. Choć było jej ciężko, czuła, że podjęła właściwą decyzję. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, ale również nowe możliwości. Anna zaczęła cenić małe rzeczy, takie jak poranna kawa na balkonie czy spacery po parku. To nowe życie, nowy początek, powtarzała sobie, próbując uwierzyć w te słowa. Stopniowo zaczęła organizować swoje dni, znajdując równowagę między pracą a odpoczynkiem. Zatrudniła się jako asystentka w małej firmie marketingowej, gdzie szybko zyskała szacunek współpracowników. Jej zaangażowanie i pracowitość sprawiły, że czuła się potrzebna i doceniana. Wieczorami, po pracy, Anna zaczęła odkrywać nowe pasje. Zapisała się na kurs jogi, który pomagał jej wyciszyć umysł i wzmocnić ciało. Zaczęła także czytać książki, które zawsze odkładała na później. Każdy dzień był dla niej nowym wyzwaniem, ale również nową szansą na lepsze życie. Jednak nie wszystko było takie proste. Anna musiała nauczyć się radzić sobie z samotnością. Po latach spędzonych z Markiem, życie w pojedynkę było dla niej trudne. Brakowało jej bliskości i wsparcia, które kiedyś miała. Choć nowe życie dawało jej poczucie wolności, Anna nie mogła zapomnieć o przeszłości. Tęskniła za Markiem, ale wiedziała, że nie mogła wrócić do tamtego życia. Każdy dzień bez niego był dla niej bolesny, ale jednocześnie czuła, że jest na właściwej drodze. Samotność stała się jej stałą towarzyszką. Wieczory, które kiedyś spędzała z Markiem, teraz były puste i ciche. Anna często siadała na balkonie, wpatrując się w zachodzące słońce, myśląc o tym, co mogło być inaczej. Czuła, że choć podjęła trudną decyzję, była to decyzja konieczna dla jej własnego dobra. Spotkania z przyjaciółmi i rodziną były dla niej ukojeniem, ale nie mogły zapełnić pustki, jaką czuła w sercu. Anna starała się jednak nie poddawać. Wiedziała, że musi być silna i iść naprzód. Pewnego dnia, podczas spaceru po parku, Anna spotkała starą znajomą, Katarzynę. Katarzyna była energiczną i pełną życia kobietą, która zawsze potrafiła poprawić jej nastrój. Gdy zaczęły rozmawiać, Anna poczuła, że jej serce zaczyna się otwierać. Anna, musisz myśleć o sobie. To twoje życie i masz prawo być szczęśliwa, powiedziała Katarzyna, patrząc na nią z troską. Wiem, że tęsknisz za Markiem, ale musisz iść naprzód. Te słowa dodały Annie otuchy. Zrozumiała, że musi zacząć myśleć o przyszłości, a nie tylko o przeszłości. Postanowiła, że zacznie od małych kroków, każdego dnia będzie starała się robić coś, co ją uszczęśliwia. Pewnego dnia, kiedy Anna spacerowała po parku, niespodziewanie natknęła się na Marka. Był to chłodny jesienny dzień, a drzewa wokół parku były otulone złotymi i czerwonymi liśćmi. Anna miała na sobie gruby szalik i płaszcz, a w rękach trzymała gorącą kawę na wynos. Spacerowała powoli, delektując się spokojem i ciszą, kiedy nagle zauważyła znajomą sylwetkę. Marek stał przy fontannie, wyglądał na zmęczonego i przygnębionego. Jego ramiona były opuszczone, a oczy wajd w ziemię. Widząc go, Anna poczuła, jak serce jej mocniej zabiło. Podeszła do niego ostrożnie, niepewna, jak zareagować. Marek? Jej głos drżał, gdy wypowiedziała jego imię. Marek podniósł głowę, a na jego twarzy pojawił się wyraz ulgi i tęsknoty. Anna szepnął, a jego oczy zaszły łzami. Tęsknię za tobą. Proszę, wróć, powiedział z desperacją w głosie. Jego głos był pełen bólu i nadziei, jakby czekał na cud, który mógłby naprawić wszystko. Anna poczuła, jak w jej sercu toczą się sprzeczne uczucia. Tęskniła za Markiem, za wspólnymi chwilami, za ich życiem razem. Ale wiedziała, że nie może wrócić do tego, co było. Zbyt wiele się zmieniło, a ona nie mogła znowu pozwolić, żeby teściowa rządziła ich życiem. Marek, nie mogę, powiedziała z ciężkim sercem. Dopóki twoja matka będzie rządziła naszym życiem, nie ma dla nas przyszłości. Jej głos był pełen smutku i determinacji. Wiedziała, że to, co mówi, jest prawdą, choć bolało ją to niesamowicie. Marek opuścił głowę, jakby cała nadzieja opuściła go w jednej chwili. Anna, naprawdę starałem się zmienić sytuację. Próbowałem rozmawiać z mamą, ale ona jest nieugięta. Anna westchnęła, czując ciężar tej sytuacji. Marek, musisz zrozumieć, że to nie tylko kwestia twojej matki. To również twoja decyzja, żeby pozwolić jej na takie wpływy.
Musisz nauczyć się stawiać granice. Marek milczał, a jego twarz wyrażała głęboki smutek. Kocham cię, Anna. Zawsze będę cię kochał. Ale chyba masz rację. Muszę coś zmienić w swoim życiu. I ja ciebie kocham, Marek. Ale teraz muszę myśleć o sobie. O swojej przyszłości. Proszę, zrozum to. Anna poczuła, że łzy napływają jej do oczu. Odeszła, zostawiając Marka przy fontannie. Każdy krok wydawał się ciężki, ale wiedziała, że podjęła właściwą decyzję. Anna wiedziała, że musi podjąć ostateczną decyzję. Po spotkaniu z Markiem czuła, że jej życie wisi na włosku. Przez kilka dni nie mogła przestać myśleć o rozmowie z nim. Czuła, jakby była rozrywana na pół między miłością do męża a potrzebą odzyskania kontroli nad własnym życiem. Spędziła wiele nocy, patrząc na sufit swojego małego mieszkania, zastanawiając się, co powinna zrobić. W końcu, po wielu godzinach przemyśleń i rozmów z przyjaciółmi, postanowiła, że musi iść naprzód. Wiedziała, że powrót do Marka oznaczałby powrót do dawnych problemów, a ona nie mogła na to pozwolić. Postanowiła, że musi skupić się na swojej przyszłości. Złożyła wniosek o rozwód, co było dla niej bolesnym, ale koniecznym krokiem. Wiedziała, że nie może dłużej żyć w cieniu Elżbiety i jej wpływów. Anna zaczęła nowe życie, ucząc się na nowo cieszyć małymi rzeczami. Choć była samotna, czuła, że wreszcie odzyskała kontrolę nad swoim życiem. Każdy dzień był dla niej wyzwaniem, ale również szansą na rozwój i odkrywanie siebie na nowo. Przeprowadziła się do nowego mieszkania, które urządziła według własnych upodobań. Każdy element wnętrza odzwierciedlał jej osobowość i gust. Zaczęła chodzić na kursy, które zawsze ją interesowały, ale nigdy nie miała na nie czasu. Poznała nowych ludzi, którzy stali się jej bliskimi przyjaciółmi. To jest mój nowy początek, powiedziała sobie pewnego dnia, patrząc na wschód słońca. Wiedziała, że choć droga była trudna, podjęła właściwą decyzję dla siebie. W końcu czuła, że ma prawo być szczęśliwa i spełniona. Anna zaczęła rozwijać swoje zainteresowania, między innymi fotografię, która stała się jej pasją. Z czasem jej zdjęcia zaczęły przyciągać uwagę, a ona zyskała pewność siebie i poczucie własnej wartości. Odkryła, że ma talent do uchwycenia piękna w codziennych chwilach, co przynosiło jej ogromną satysfakcję. Jej nowe życie było pełne wyzwań, ale także pełne radości i spełnienia. Choć czasem tęskniła za Markiem, wiedziała, że podjęła właściwą decyzję. Była silniejsza i bardziej niezależna niż kiedykolwiek wcześniej. Anna wreszcie czuła, że ma pełną kontrolę nad swoim życiem i że jest gotowa na wszystko, co przyniesie przyszłość. Każdego dnia Anna budziła się z uśmiechem na twarzy, gotowa stawić czoła nowym wyzwaniom. Wiedziała, że to, co przeszła, uczyniło ją silniejszą i bardziej zdeterminowaną. Była gotowa na nowe przygody i doświadczenia, które czekały na nią za rogiem.